Dzień dobry, Jakub Gawron, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kilka słów o pogodzie w najbliższym tygodniu. Tak jak widzimy, dziś o godzinie 00 praktycznie przeważający obszar Europy znajdował się w zasięgu wyżów, w tym Polska, choć przez chwilę pogoda nam nieco zepsuje przemieszczający się z północy na południe prąd chłodny. Na szczęście ten front w związku z tym, że przemieszczać się będzie w wysokim ciśnieniu, będzie mało aktywny i to psucie pogody jego może spowodować jedynie niewielki wzrost zachmurzenia i wystąpienie słabych przelotnych opadów deszczu w Polsce północno-wschodniej i centralnej. Dalsza część tygodnia to wciąż umacnianie się tego wyżu, który przemieści się bardziej na wschód i będziemy cały czas w jego zasięgu, więc spodziewamy się ładnej pogody, ale dla tych, którzy liczyli na upały, niestety mam złe wiadomości. Te informacje, które pojawiały się jeszcze kilka dni temu o tym, że upały są możliwe, póki co zostają odwołane, ale zostaniemy przy takiej całkiem przyjemnej temperaturze. Dziś niemal w całym kraju pogodnie, poza właśnie północno-wschodnią i centralną częścią kraju, gdzie okresami może się pojawić więcej chmur i gdzie mogą występować te słabe przelotne opady deszczu związane z przemieszczaniem się strefy frontowej. Dodatkowo w Karpatach możliwe są dzisiaj burze. Tym burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz wiatr, który w porywach może osiągać do 55 km na godzinę. Dzień będzie całkiem przyjemny poza obszarami nadmorskimi, gdzie będzie nieco chłodniej, tutaj od 13 do 17 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 17-19 na północnym wschodzie do nawet 24 stopni w Polsce południowo-wschodniej i miejscami południowej. Burze, które występować będą w ciągu dnia w obszarach podgórskich i w Karpatach, w nocy już nie będą miały warunków do tego, żeby móc utrzymywać swoją aktywność. Jedynie miejscami jeszcze w pierwszych godzinach nocnych możliwe są na południowym wschodzie słabe, przelotne opady deszczu. Noc pogodna, a co za tym idzie, niestety napływ chłodniejszego powietrza spowoduje, że będzie ona dość chłodna, zwłaszcza w północno-wschodniej, północno-zachodniej Polsce, gdzie po przejściu tego chłodnego frontu atmosferycznego to chłodniejsze powietrze najszybciej dotrze. Tutaj od 3-4 stopni na Pomorzu, w centrum kraju nieco cieplej, tutaj około 10 stopni Celsjusza do 13 stopni miejscami na południu kraju. Jutro kolejny bardzo ładny dzień z dużą ilością słońca, jedynie na południowym wschodzie Polski może się nieco więcej chmurzyć. Z tych chmur okresami może popadać słaby, przelotny deszcz. Choć na krańcach wschodnich Lubelszczyzny, Podkarpacia oraz na krańcach południowych Małopolski i Podkarpacia możliwe są burze. Ta szansa jest nieco ograniczona, ale jeżeli te burze się utworzą, to będą im punktowo towarzyszyć opady deszczu do około 10-15 mm. I porywy wiatru do około 50 km na godzinę. Kolejnej nocy i kolejnego dnia, przechodząc już do prognozy burzowej, szans na burzę nie będzie. Co za tym idzie, czeka nas dalszy, bardzo ładny okres. Jutro nieco cieplej, ponieważ od 15 do 17 stopni nad morzem. W północnej połowie kraju 19-20 stopni Celsjusza, do 22-23 stopni na południowym wschodzie Polski. Kolejna noc nadal chłodna. Tym razem najchłodniejszym miejscem będzie Suwalszczyzna. Tutaj około 3 stopni, a przy gruncie temperatura może spaść nawet poniżej zera do około minus 1 stopnia Celsjusza. Temperatura w miarę wyrównana na pozostałym obszarze kraju. Od około 5-6 stopni w Polsce północnej do 10 stopni na południu kraju. Tak jak powiedziałem, to oddziaływanie wyżu nie dość, że zminimalizuje nam szansę na to, żebyśmy mogli mieć do czynienia z powstawaniem burz, to w kolejnych dniach przyniesie nam sporo słońca, już w środę już bez opadów. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na północnym wschodzie kraju do nawet 24 stopni lokalnie na południu.
Nie inaczej będzie również w czwartek. Też sporo słońca, nieco więcej chmur możliwe jedynie na południu kraju, ale na przeważającym obszarze Polski dominować będzie słońce i całkiem ciepło. Poza Polską północno-zachodnią, gdzie zwłaszcza w obszarach nadmorskich temperatura maksymalna nieco poniżej 20 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze przyjemne 22-24 stopnie Celsjusza, więc całkiem ładna pogoda. Pogoda troszkę zepsuje nam się bliżej weekendu, ponieważ w piątek już miejscami pojawi się więcej chmur i pojawią się też przelotne opady deszczu. One nie będą jakieś bardzo intensywne, ale na pewno trochę mogą pokrzyżować plany tym, którzy planują wykorzystać ten czas na otwartej przestrzeni. Chociaż z drugiej strony tak długi okres z ładną słoneczną pogodą powoduje też problem z niedoborem wody, więc te przelotne opady deszczu z punktu widzenia roślin i też i ludzi, bo ci ludzie później te rośliny zjadają, są potrzebne, więc piątek przyniesie trochę ochłody i trochę też ulgi właśnie tym spragnionym wody roślinom. Temperatura maksymalna na północy kraju od 14 do 16 stopni Celsjusza. W centrum kraju około 17, najcieplej powyżej 20 stopni do 22 na południu Polski. W sobotę nadal dość chłodno, ale już więcej słońca, także te opady jedynie w piątek, sobota zapowiada się już nieco lepiej. Temperatura jeszcze poniżej 20 stopni Celsjusza, ale w niedzielę ponownie dużo słońca i na mapach temperatury ponownie pojawiają się wartości 20, a nawet powyżej 20 stopni Celsjusza. Więc tak jak obiecałem, cały ten najbliższy tydzień zapowiada się bardzo ładnie. Poza tym piątkiem, który może być taki troszkę słabszy pogodowo i troszkę chłodniejszy, to przeważnie całkiem ciepło, całkiem ładnie. Więc taka typowa wiosenna pogoda na upały, które już jakiś czas temu były zapowiadane, przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i życzę wszystkim udanego, pięknego tygodnia.